Działanie pomimo braku motywacji. O tym dzisiaj w Życiu Poczciwym zapraszam. Zbliżam się już do trzeciego miesiąca, kiedy robię regularnie te filmy codziennie i na początku, wiadomo, były spore wzrosty wszędzie, ale teraz po pewnym czasie, gdy nastąpiła stabilizacja w tych danych godzinach, minutach i wyświetleniach, no już te słupki nie wyglądają tak zielono, nie ma takich jakichś super zielonych wzrostów plus 80 plus 100%, no bo już jest to, no jakoś nastąpiła stabilizacja i mamy no podobne wyświetlenia, podobne oglądania, no i nie ma już takiej motywacji, żeby dalej tak intensywnie działać, przynajmniej nie ma tej motywacji zewnętrznej, ale musisz mieć taką motywację wewnętrzną, która sprawia, że dalej robisz. I czytam teraz książkę, która się nazywa Mikromastery. Sporo o tym mówi autor. Między innymi o tym, że w życiu powinniśmy mieć takie, żeby osiągnąć mistrzostwo raczej, powinniśmy mieć takie mikro sztuki, które doprowadzamy do perfekcji. I opowiada tam na przykład, że ciężko zostać mistrzem gotowania, ale możesz za to zostać mistrzem na przykład robienia omleta. Przez to masz już jedną mikro sztukę, którą opanowałeś do perfekcji w tej sztuce gotowania. I tak dołączasz kolejne mikrosztuki, gdy osiągnąłeś mistrzostwo w gotowaniu ryby, w robieniu zupy, w robieniu czegoś jeszcze. I to tworzy takie mistrzostwo w gotowaniu. Podobnie jest w tych małych czynnościach, które robimy, że te mikrosztuki, mikronawyki budują większą sztukę, tylko w długiej perspektywie. I nawet ta teraz popularna zasada 10 tysięcy godzin nie działa, nie wystarcza. Często 10 tysięcy godzin to jest za mało, żeby to mistrzostwo osiągnąć. Dokładanie kolejnej cegły, robienie dalej rzeczy, pomimo tego, że na przykład świat zewnętrzny daje nam feedbacku tak, jakbyśmy chcieli, jest bardzo ważne, albo jest wręcz nawet, rzekłbym, że jest nawet kluczowe, żeby zdobyć jakąś zaawansowaną umiejętność. Mówi tam też o przykładzie mistrzów Aikido, którzy często trenują bardzo długo i są w bardzo długi okres, mają to tak zwane plateau, czyli nie rozwijają się za bardzo, nie ma takiego kwantowego skoku w rozwoju ich umiejętności i są na tym plateau bardzo długo. I autor twierdzi, że jest to dlatego, żeby to mikro mistrzostwo w jakiejś tej mikro sztuce, czy to pięści, czy to kopnięcia, osiągnąć, żeby później ta technika nagle, nie wiadomo skąd, stała się super dobra i nagle to plateau rozwalamy na kawałki, mamy kwantowy skok w tych naszych umiejętnościach i potem po pewnym czasie znowu jest to samo, na wyższym poziomie. I tak przez ten rzemieślniczy proces odbywa się zdobywanie tych umiejętności na poziomie bardzo zaawansowanym, czy nawet mistrzowskim. Wracając do tematu głównego, brak motywacji oznacza tyle, że jesteś pewnie na tym plateau, które musisz przebić kolejnym działaniem, musisz przebić cały czas robieniem, żeby wskoczyć na ten wyższy poziom i nie będziesz wiedział, kiedy to się stanie, bo nie jest to proces, który jest linearny, jak to się mówi, czyli nie jest to proces liniowy, znaczy jest to proces zakręcony. Nie wiadomo, kiedy dokładnie to się stanie, wiadomo, kiedy to się nie stanie. Gdy przestaniesz robić, gdy przestaniesz działać, to się na pewno nie stanie. Gdy cały czas dokładasz cegiełki, ten proces będzie budował mikromistrzostwa, które stworzą całkowite mistrzostwo w jakiejś tam dziedzinie, w której chcemy. Także brak motywacji, miej to w perspektywie, że to jest ważna część zdobywania danej umiejętności. Przebicie się przez to jest znakiem, że jesteś na dobrej drodze. Tyle na dzisiaj. Dzięki Wacław, Życie Poczciwe. Zwiedzam dzisiaj bagry, widzicie, niedziela, jeziorko. Wszędzie tu ludzie robią grille, bawią się, odpoczywają. No i my poniekąd też, tylko jeszcze nagrywamy. Czyli praca przez zabawę. Widzimy się w kolejnym odcinku już jutro. Pozdrawiam Wacław, Życie Poczciwe. Hej.